Podpis elektroniczny to ciąg danych dołączany do dokumentu, który pozwala ustalić, czy treść dokumentów nie uległa zmianie, jak również na podstawie dodatkowych danych ustalić, kto jest autorem danego dokumentu. Aby stworzyć podpis elektroniczny, najczęściej w tej chwili wykorzystywany jest tak zwany kwalifikowany podpis elektroniczny, którego moc prawna jest równoważna podpisowi własnoręcznemu. Użytkownik powinien posiadać odpowiednią kartę kryptograficzną, na której zapisane są dane niezbędne do składania podpisu elektronicznego oraz posiadać certyfikat kwalifikowany. Jest coraz więcej systemów, w których przedsiębiorcy mogą załatwić różnego rodzaju sprawy właśnie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Również w ramach systemu ePUAP, składając różnego rodzaju wnioski, dokumenty, mogą być one podpisywane elektronicznie.